Dzień dobry, dzień dobry. Mam na imię Joanna, lubię wyszywać krzyżykiem i przed Wami kolejne przewinięcie mojego haftu. Właśnie spójrzcie tu, wyszyłam przed chwileczką do końca ten róg i będę przewijała mój haft pod tytułem Zachód nad Rivendell. E, oczywiście, że sobie nie przygotowałam kartki z danymi technicznymi. Wyszywam ten haft na materiale, na kanwie. To jest 20ct, Bellana miała być Aida, ale pomyłka była w pakowaniu zestawu Catrusiner, ukadziełki po prostu pomyliły mi tutaj materiał, ale ja wyszywam na tym co przyszło. Poprzednie przewinięcie było 15 kwietnia, tutaj sobie zapisałam datę i dzisiaj jest, zabijcie mnie, dzisiaj jest 6 maja. Czyli wyszywałam trzy tygodnie ten kawałek, o ten, który tutaj macie przed sobą. Wyszywam oczywiście w e, obrocie. Tak, tak o w ten sposób będzie ten haft. Zaraz czekajcie. Tu sobie popatrzcie przez moment. Macie moje półkrzyżyki w zbliżeniu. Czy one są idealnie równe? Nie sądzę. Zresztą nie mam takich aspiracji nawet, żeby były idealnie równe. To czekajcie, rusza się na pewno. Po, potrzymam bez ruchu przez moment, żebyście popatrzyli. Nie mam aspiracji na idealnie równe półkrzyżyki, no staram się, ale wiecie, jak to w życiu różnie to bywa. Myślę, że teraz widać. Jeszcze tu przesunę. Um, ten filmik będzie króciutki, bo w zasadzie nie mam co powiedzieć. No, tylko tyle, że pokazuję Wam swój haft moje wrażenia może na początek, zanim przejdę do danych technicznych najtrudniej, może tak jest tutaj wbrew pozorom mniej kolorów, mniej numerów muliny niż w poprzednim moim hafcie, to był bukiet od też Katrusiny dziełak, to były cwiety na farfarię, czyli kwiaty na porcelanie i tam było ponad 100 kolorów no, coś koło tego. Na pewno było 21 kolorów mieszanych. Tutaj mamy, już Wam mówię, bo znalazłam kartkę. Mamy w sumie 82 kolory, z czego 73 są czyste, a jest tylko 9 kolorów mieszanych. I kolory mieszane występują tylko w błękitach tych niebieskich, tak? Różnych odcieniach niebieskiego. Tutaj kilka jest szarości. Błękity, no takie różne, tak? I tu to tylko tu. Natomiast tutaj, gdzie mamy te zielenie, żółcie, brązy, to tutaj są same kolory czyste. Tak oddale, żebyście zobaczyli, czyli um, te zabudowania drzewa, jakieś tam oddalone cienie krzewów, jakichś drzew, to to są kolory czyste. No. Czyli mogłabym pomyśleć, i tak zresztą myślałam, zanim zaczęłam wyszywać, że ten obraz będzie łatwiejszy, jest na pewno dużo mniejszy niż tamte kwiaty, ale właśnie okazuje się, że nie, że ten obraz jest trudniejszy. Tutaj, w tym miejscu, o tu, gdzie są te zdobienia, takie, tak, takie łuki na, na tym moście nad wodospadem, tu było trudno, to były trudne momenty. Tu jest bardzo dużo różnych kolorów, bardzo dużo jedynek było, pojedynczych krzyżyków, taka pikseloza, one były yy, w sporym oddaleniu nawzajem od siebie, na przykład jeden półkrzyżyk tu, drugi tam, trzeci tam, czyli trzeba było mocno skakać po tej kanwie i to były te najtrudniejsze momenty. Wcale nie te jasne, tak, ta woda czy niebo, nie, tylko właśnie te. Te arkady, takie to było najtrudniejsze. Te drzewa wcale nie były trudne. Ten, ten most był najtrudniejszy. I teraz pokażę Wam tutaj, te choineczki, świerki też nie były takie mocno trudne. Pokażę Wam teraz, uwaga, wkładam kartkę z danymi technicznymi. O, tak będzie wyglądał ten obraz po wyszyciu i ja spodziewam się jeszcze trudności o w tym momencie tu gdzie jest ten domek taki ten dach on też wydaje mi się bo to już chyba to co najtrudniejsze już jest za mną wydaje mi się że to co najtrudniejsze już jest za mną jeszcze ewentualnie tu mogę napotkać pewne trudności no może jeszcze tutaj no zobaczymy nie chcę uprzedzać faktów bo no mówię byłam zaskoczona myślałam że ten obraz będzie łatwiejszy a nie był i jak na katrusin rurkadziełki, czyli wzór od chimery, które ogólnie uchodzą za dosyć łatwe, jak na mnogocwietki, bo wcale nie są takie mnogocwietne, czyli wielokolorowe. To mimo to, że kolorów było mniej, to jednak skala trudności była większa. Tu było trudno. O ten, ten róg był bardzo trudny. To może dlatego, że początek jeszcze nie byłam przyzwyczajona do tej kanwy, do tej techniki wyszywania, to takie mi się to bardzo trudne wydawało. No a tu już byłam przyzwyczajona do wszystkiego, a mimo to było trudno, naprawdę było trudno. Dobrze, no to co jeszcze byście chcieli wiedzieć? Rozmiary obrazu może powiem, 498 na 300. Krzyżyków 498 jest w poziomie, a 300 jest w pionie. Dlatego ja ten obraz wyszywam w obrocie. O, w ten sposób go mam na kanwie, tak, widzicie? O tak go wyszywam, ponieważ on jest dłuższy niż wyższy i, i tak mi jest łatwiej. Mimo, że mam szerokie krosno, ale wiecie. Poza tym ciekawiej się wyszywa przechodząc od obszaru do obszaru, bo gdybym wyszywała normalnie w takim poziomym obrocie, to ja bym musiała najpierw wyszywać samą tutaj tą to nie, bo to byłoby nudne. Teraz wiecie, wyszywałam przez kilka dni tutaj o ten obszar cały nieba, no to też. W pewnym momencie już miałam dosyć tych błękitów, no ale już teraz o właśnie biorę się za przewijanie i jak przewinę swoją ramę, to może wam jeszcze pokażę po przewinięciu, chociaż co tam pokazywać, czy będzie po prostu pusta kanwa do wyszycia. Ja będę musiała sobie narysować te kratki, bo, bo wyszywam na bieżąco. Nie przygotowuję sobie kanwy od razu całej, nie, nie rysuję tej podziałki dopiero po, po przewinięciu, bo mi się nie chce po prostu. To jest nudna robota, taka wiecie, nudna. Tak, i gdzie ja jestem? Tu mamy numer kratek zapisany, 340... A ich w sumie będzie 498. A no to jeszcze przy okazji powiem Wam, że mam wyszytych. Hmm, musiałabym tablet odpalić, bo było... Boże, i nie pamiętam. Chyba 68% to jest tego obrazu. Nie powiem Wam liczby krzyżyków, bo ja nigdy nie zwracam na to uwagi. Jakieś tam tysiące są, ale to tam. Natomiast w procentach to już jest 68%. No, sporo, sporo. Czyli tak. 15 kwietnia przewijałam, a mamy dzisiaj 6 maja, czyli liczmy 3 tygodnie. Tak? Od ostatniego przewinięcia minęło i to tyle wyszyłam. Bo ja, jak przewijałam poprzednim razem, to naprawdę wysoko miałam tutaj ten wyszyty, wyszytą krawędź. I tyle wyszyłam. No sporo. Przez 3 tygodnie. Szybko czy nie szybko? Sprawa dyskusyjna. Wydaje mi się, że tempo mam niezłe. Eee, no, no tak. To co? Spotkamy się za sekundę. Ja Wam pokażę pustą kanwę po przewinięciu. Nie będę Wam pokazywała samego procesu przewijania, bo nie będę ustawiała tutaj statywu. Zresztą nie chcę tego robić. Jest to proces no, dosyć skomplikowany. Tutaj hałasu, bo muszę tutaj te, te gumki poodpinać. Tak, to wszystko, żeby można było swobodnie kanwę przewinąć. Ja ramy nie zdejmuję z krosna, bo byłoby mi trudno ją z powrotem tutaj tak ładnie przykręcić. A kiedy przykręcałam tę ramę, to mi pomagał mąż. E, a dzisiaj jestem sama, więc wszystko na jedne ręce. To, to będzie, być może, będzie to dłuższe niż mi się wydaje, no bo jestem sama, muszę sobie jakoś z tym poradzić. Dobra, do zobaczenia za sekundę. Wy, oj, uwaga, wyłączę teraz nagrywanie i spotkamy się po przewinięciu. No, i jesteśmy po przewinięciu. Przyznaję, że się trochę namęczyłam. Chciałam sobie tutaj zostawić yy, więcej wyszytego, żeby nie musieć się męczyć, tutaj. Wiecie, bo tu będzie mi niewygodnie wyszywać od góry, bo mały, mała przestrzeń jest od tej górnej ramy, i tu mi będzie niewygodnie, ale nie mogłam. Chciałam sobie zostawić więcej, ale tutaj mi nie wyszło z tym naciągnięciem, z tym przewijaniem. Nie wiem, jak to wyszło, także ten, ta, nie mogłam inaczej tej ramy tu ustawić. No, nieważne. Zapisałam sobie oczywiście datę, że dzisiaj jest 6 maja, bo ja lubię tak wiedzieć, kiedy przewijałam, jaki czas zajęło mi wyszycie tego kawałka. Już sobie tutaj narysowałam podziałkę. I mam tu do 450, ale od razu mówię, że ja do 450 nie będę wyszywała, bo tu mi będzie bardzo niewygodnie. Bo tu z kolei już mi dolna rama będzie przeszkadzała. Jeśli wyszyję do 440, to będzie dobrze. Być może nawet skończę tu na tych 430. Przepraszam. Moje pieski. Saszka, Saszula, przestań. Tam coś na balkonie ją denerwuje. Pewnie koty chodzą. E, dobra, kończymy, bo one nie przestaną szczekać. Teraz się tutaj e, zdenerwowały. No i tak to wygląda. O tyle mam przed sobą do wyszycia. Ten, ten, tę połać czystej kanwy. Ja ją oczywiście będę w miarę postępów prac sobie e, liniowała, bo ja bez, bez tych linii nie umiem wyszywać. Po prostu mniej liczenia, szybciej się wyszywa z tą podziałką. Dziękuję za uwagę. To wszystko. Do widzenia. Słuchajcie, ja wiem, że już się pożegnałam, ale przypomniało mi się coś jeszcze. Dzisiaj już jest dzień następny. W tym momencie, kiedy do Was mówię jest sobota, hmm, który jest 7 chyba maja. Przypomniało mi się coś, co chciałam Wam powiedzieć, a o czym zapomniałam wczoraj. E, zobaczcie, tyle już wyszyłam od przewinięcia, to, to tak tylko przy okazji pokażę. To taki kawałeczek tutaj ten trójkąt, niedużo, e, ale. Co chciałam, a zapomniałam? Otóż ja chciałam Wam się pochwalić, że w tym SP Bolsze, Ciemprosta Balszaja u Julii Nimińskiej, ja wy, wylosowałam y, wzór. No, hura! Byłam taka zaskoczona, kiedy oglądałam jej filmik, y, gdy ona w, nagrywała, bo to było takie dosyć zabawne. Wylosowała najpierw y, wzór od y, Astry. No to szybko tam wylosowała, nie pamiętam, jakąś dziewczynę. Potem losowała wzór od. żeby wam nie skłamać. Nie, nie, nie będę kłamać. Od tego trzeciego, od tej trzeciej projektantki, której ciągle nie pamiętam, wciąż ją zapominam. I po, potem jako trzeci wzór losowała wzór od Golden Rose, czyli od Nadjeżdy Illinois. Jeśli ktoś ma konto na kontakcie, no to myślę, że wy wiecie, o czym ja mówię. I y, wylosowała jedną osobę, ale ta osoba podała, że chce wzór od astry. No to nie, no to nie. Astra już została wylosowana, to nie. To jeszcze raz losuje kolejną osobę i znowu okazuje się, że ta osoba też y, no, chciałaby dostać wzór od astry. No to nie. To jeszcze raz. Trzeci raz losuje. W końcu wylosowała, patrzę, ja, mój, mój, mój awatarek, moje zdjęcie, bo tam jest moje zdjęcie. To nie jest żaden awatar, tylko ja wstawiłam sobie na profilówkę swoje zdjęcie. Jestem ja! Jakże się ucieszyłam. Dzisiaj to już jestem spokojna, no bo wiecie, już przeżyłam, to było kilka dni temu. Chyba dokładnie tydzień temu nawet to było, bo ja później, tak, bo w niedzielę wybierałam sobie wzór, weszłam, zalogowałam się na kontakcie, no spokojnie, e, zastanawiałam się, jaki wzór ja chcę. No i wybrałam sobie wzór. Nawet mogę go teraz Wam pokazać, bo ja, ja już go oczywiście, ja go dostałam od razu. Ta nadzieżda, nie wiem, miałam wrażenie, że ona akurat siedziała przy komputerze, więc kontakt był. No, rzekłabym natychmiastowy. Oczywiście ona już wiedziała, że zgłoszą się do, zgłosi się do niej osoba, która wylosowana została do nagrody, więc yy, nie była zaskoczona moją wiadomością. Bardzo mi pogratulowała, bardzo miła, naprawdę sympatyczna kobieta. I nawet pamiętała, że ja już u niej coś tam kupowałam, i zapytała, tylko upewniła się, czy ja to ja. Więc, no, powiem wam szczerze, że. Było miło, naprawdę, naprawdę. I dzisiaj y, jestem, siedzę sobie tutaj przed moim y, y, tabletem i sobie wyszywam, i teraz mi się przypomniało i proszę, popatrzcie, tu są moje inne wzory, które ja sobie na ten nowy tablet już zassałam y, z Dropboxa, oczywiście. Tak, ja wszystko to robię na Dropboxie, bo to jest dla mnie najwygodniejsze. Tu nie powtórzyłam idealnie tych samych wzorów, które miałam na poprzednim tablecie. Po prostu sobie um, pobrałam te wzory, które um, no, są mi najbliższe sercu, które planuję wyszyć i, i na które lubię sobie od czasu do czasu popatrzeć. Myślę, że nie ja jedna um, sobie czasami szperam w swojej sadze, żeby sobie, wiecie, popatrzeć. Nie? Um, na się, jak to mówią Rosjanki, na się, czyli no... Um, Patrzeć z ogromną przyjemnością i to są te moje ulubione wzory, które ja naprawdę lubię i nie mogę się doczekać, kiedy je będę wyszywała. Sami widzicie, co przeważa. Przeważają kwiaty, bukiety, jakieś na, y, martwe natury, jakieś ptaszki. Y, no to jest to, co ja lubię, tak? Tutaj o, zobaczcie, jakieś ptaszki. O właśnie, te kitajskie żurawli, ja już wam pokazywałam, to o, ja je właśnie kupowałam od tej Golden Rose, od której teraz wylosowałam wzór. Te kardynały to są od Smolta Stitch. Ten bukiet to jest od Anna Jakiet. Ja już Wam pokazywałam te wzory. Myślę, że o, ale te róże olbrzymie. To jest też wzór od Golden Rose. Ja je zamawiałam rok temu. Ja już nici mam na nie. To też rok temu. Nie, nie wyłączaj mi się. Rok temu przyszły od Pana Chińczyka. Yy, tak, co ja jeszcze mam od Golden Rose? No w tej chwili tak jakoś patrzę, patrzę i nie widzę, co ja jeszcze mam. Aha, i chyba to jest też od Golden Rose. To, czekajcie. Zobaczmy. Ja przez kamerę patrzę. Zobaczmy. Nie, to nie jest od niej, bo ona ma swoje wzory, wszystkie podpisane, że to ona jest ich autorką, więc nie. To nie jest admiana. Czekajcie, trafiam palcem. O, wyłączyło się już dobrze. Uh -huh. I co? No i teraz pokażę wam, pokażę wam ten wzór, który jest nowy i który sobie wybrałam. To jest ten. To jest, on się nazywa, zaraz wam pokażę, że rzeczywiście, no, włącz się. O, widzicie, ona ma wszystkie wzory już od razu tak podpisane Golden Rose na Thurmort z Granatam. E, tu mamy dane 500 na 410 krzyżyków, czyli on jest lekko szerszy tak, niż wyższy, e, więc podejrzewam, że też będę wyszywała go w abarocie, czyli w, no, obrócę go sobie, tak? To wszystko w można ładnie, łatwo zrobić. Dobra. Czekajcie, atmiena. Dobra, i otworzymy sobie teraz ten wzór. Dobra, on mi się otwiera ładnie. Eee, zmniejszymy go. Widzicie, jak mi pięknie tablet chodzi. Ach, jestem zachwycona. Czekajcie, włączymy oczko, żeby było ładnie widać. O, cała siatka nam zniknęła i tak mi się spodoba. Ja naprawdę bardzo dokładnie oglądałam jej em, wzory, wybierając sobie ten swój, który w nagrodę dostanę. Zdecydowałam się na ten, chociaż nie był, łatwy, nie był to łatwy wybór. Ona ma naprawdę piękne wzory. Były tam, był tam jeszcze taki obraz też bardzo ładny, Dary Natury. Ona je zatytułowała. To był taki wzór bardzo jesienny. Tam była dynia, jakiś ptaszek na tej dyni siedział, jakieś tam orzechy, inne żołędzie czy grzy, grzyby tam też były. No to to był taki typowo jesienny wzór. No ale zdecydowałam się na. Na ten, dlaczego? Co mnie urzekło w tym obrazie? No, oczywiście, tutaj bardzo ładnie ten granat rozkrojony, tak, tutaj te ziarenka granatu pięknie. Podejrzewam, że tu będzie jedyneczka na jedyneczce, tak, to nie, nawet się nie łudzę, ale mm, ze względu na ten, na ten kielich, te ornamenty na jego nóżce, widzicie, ja myślę, że to jest srebro te ornamenty, winogronka jakieś tam, zawijaski, muszla, która jest podstawą tego kielicha, nóżki kielicha. Ja myślę, że to będzie trudny wzór. I to jest takie, no, wyzwanie dla mnie, tak? Tu jest dużo tła, ale to tło nie jest jasne, nie jest jednolite. Ja już sobie tam wpatrywałam się w to, w to tło. Ono jest bardzo łatwe do wyszycia. Tło jest super łatwe, ale podejrzewam, że w kość mi dadzą te Drobne elementy, no i dół. Tutaj mi się bardzo spodobały ornamenty na meblu, na którym ta cała martwa natura została ułożona, i tu też podejrzewam trudności ogromne. No ale żeby nie być gołosłowną, to ja to może nie wiem, czy będziecie zainteresowani. O, zobaczcie, jak mi się wideo przedłuża, nie, a miało być króciutkie. No, ale ja jestem naprawdę cała podjarana tym obrazem, a zapomniałam po prostu wczoraj o nim. Zobaczcie, tło, widzicie? To polecimy po prostu, nie patrząc nawet we wzór, wszystko jest w jednych krzyżykach Tutaj, tak, nie ma nad czym się zastanawiać. No ale popatrzmy sobie teraz. Czekajcie, czy ja wyłączyłam zaznaczanie, wyłączyłam, żeby nie zamazać sobie. Popatrzmy sobie teraz na ten kielich, którego ja podejrzewam o niecne utrudnianie życia. Tak, oczywiście, że jedyneczki. Przypomniałam sobie, jak Oglądałam film Nadi Wilczek, Nadia pozdrawiam Cię, i jak ona narzekała, że te wzory Nadieżdy są takie trudne, ja wiem, ja wiem, że są trudne, no jest jedynek, co, no może akurat teraz to fragment włączyłam, ale tutaj zwłaszcza, o ten kawałek tu. Tu jest jedynka na jedyneczce. A teraz jeszcze chciałabym zerknąć do tej podstawy mebla. O tu już widzę, że będzie trudno. Zobaczmy teraz podstawę tego mebla, na którym on został rozmieszczony. Ten. A! Nie, no nie jest tak źle. Zobaczcie. Hej! A ktoś tam kiedyś w jakimś. Ale to już nie u Nadii, tylko. Oglądałam filmik o tym, że bardzo trudne są ornamenty, jakiś, bo też się zastanawiałam, czy nie wziąć tego wzoru. Tam był jakiś wastoczny was Naturmort, czyli wschodni, tam były jakieś właśnie też takie wschodnie, wiecie, naczynia, jakiś ornament, bardzo drobny w materiale, który był rozłożony pod tą martwą naturą. No ale tutaj u mnie. To ja nie widzę wielkich trudności. O tu może troszkę będzie więcej skomplik. Nie, no nie jest aż tak źle, nie będzie. Nie będę płakać nad tym. Dobra. No cóż, to pochwaliłam się Pochwaliłam się, pogratulujcie mi, bo jestem przeszczęśliwa. Bardzo rzadko w ogóle cokolwiek wygrywam. No, nie powiem, że nigdy w życiu jeszcze nic nie wygrałam, bo to byłaby nieprawda, bo czasami zdarzało mi się wygrać coś w jakichś losowaniach, jakąś książkę, wiecie, na tych blogach z recenzjami czytelniczymi. Tam mi się coś zdarzało czasami. Rzadko, bardzo rzadko, no ale nie powiem, że nigdy w życiu nic nie wygrałam, bo byłoby to kłamstwo. Natomiast jeśli chodzi o to SP, słuchajcie, ledwo zaczęłam, ledwo zgłosiłam się do udziału, tak, w tym SP, Bolsze Ciemprosta, Bolsza Ja, pierwsze losowanie i od razu już ja dostałam nagrodę, hura, nie będę więcej się tam podpisywała na kolejne nagrody, bo ja wiecie, no po co aż tyle, nie? Tych wzorów i tak mam ich bardzo dużo. No, także tak. To chyba teraz już naprawdę będzie wszystko na dzisiaj. Dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że obejrzeliście do końca, bo ja się już pożegnałam, więc sama rozumiem, że, że można było wyłączyć niechcący, no ale. Jeżeli ktoś wyszywał i nie wyłącza od razu filmików, bo mi się też tak zdarza, że wyszywam, a mi się auto odtwarzanie samo wiecie w telefonie przerzuca, tak? Kolejny, 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 więc być może kilka osób to obejrzy. Dziękuję i teraz już naprawdę cześć!